Hej, dzień dobry. Ja dzisiaj na mega sportowo i wygodnie. Jestem dresuwa taka, dresiara. Nawet w butach chodzę dzisiaj po domu, dlatego że wyciągnęłam je, słuchajcie, z kartonu. Zapomniałam w ogóle, że mam takie buty, więc przeszłam się w nich tylko z pieskami i tak łażę w butach, póki jeszcze podłóg nie umyłam. Zaraz muszę wyjść z domu. Jest 8:10, o 8:30 dzieci wyruszają z podszkoły. No tutaj, tak jak właśnie Wam mówiłam, na piechotę, więc im to trochę zajmie, a ja sobie tak zaraz wyjdę i pójdę zaniosę te wszystkie produkty, bo tu wczoraj mi znajoma właśnie mówiłam, dostarczyła chleby, ciasteczka, kiełbaski, napoje. Pójdę po prostu to porozkładam i wracam do domu i tyle. Już niech oni się bawią, ale muszę się skontaktować z wychowawczynią Ignasia, czy mogę Ignasia wcześniej odebrać, bo poszłam na przystanek zaprowadzić Lucję, no wiadomo, że Ignacy jedzie z nami i stał kolega Ignacego. Też z naszej wioski. No i pytam go, czy ty, Nikodem, idziesz na piechotę z powrotem pod szkołę? On mówi, nie, ja stąd już wracam do domu, mam zgodę od rodziców na karterce. No i sobie tak pomyślałam i jeszcze zabieram ze sobą jednego kolegę. Mówię, kurde, no to bez sensu, żebym Ignacy po prostu wracał pod szkołę tylko po to, żeby wsiąść w autobus i przyjechać tutaj. No i zapytam się właśnie, muszę się zadzwonić do wychowawczyni i zapytać, o której godzinie oni stąd wyruszają z powrotem pod szkołę, bo wtedy pójdę i zabiorę po prostu Ignacia już do domu. Zgłoszę, że go zabieram i tyle. I niech wraca już tutaj, bo ma dzisiaj sporo nauki. To nawet mu się przyda, że będzie troszkę wcześniej w domu, bo sobie odpocznie, zje obiad i nauka, 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 bo czuje. Ignacy ma taką intuicję, powiem Wam chyba po mnie, bo ja mam taką intuicję, takie przeczucie, że coś się zdarzy. No i już mi od wczoraj chodzi i mówi, mamo, mam takie przeczucie, że pan z historii zapyta mnie w piątek. Ja mówię, czemu? No bo tyle już osób pytał, a on się ciągle systematycznie uczy na każdą historię, bo teraz są pytani. Na okrągło, każda lekcja są pytani i tak się właśnie przygotowuje, ale mówi, wiesz co, mamo, pan nie pyta z ostatniego tematu, tylko z ostatnich trzech. Ostatnio mi tak powiedział. No i tak jakoś dziwnie, był numer 14, pytany 15, 17, jakiś początkowo, on jest numer 16 w dzienniku i mówi, coś czuję, że teraz mnie zapytał, już za długo mnie nie pytał i chciałbym się tak porządniej nauczyć. No a faktycznie te trzy tematy, jak jeden z nich jest taki całkiem spoko, bo to tam Egipt, faraon i tam jak ta piramida rządzących się składała, z kogo, kto był na samej górze, kto na samym dole, że Nil, Egipt darem Nilu, trochę o tej rzece, dzięki której mieli, wiecie, uprawy, żyzne gleby, o budowie kanałów nawadniających. Ja już też jestem, słuchajcie, obryta w te tematy. To jest jeszcze temat spoko. To był trzeci, jakby się tak cofnąć. Ale te już bliżej, to już są takie troszeczkę bardziej skomplikowane, bo tu się zaczynają Chiny i te nazwy są takie bardziej skomplikowane, więc no jest tego troszkę, więc myślę, że dzisiaj znajdzie czas właśnie, żeby troszeczkę się wykłuć. Tym bardziej, że on ostatnio tak 15:30, 16:00 zdarza się, że się umawia z kolegami, łączą się przez WhatsAppa, wszyscy włączają sobie PlayStation i grają. Powiedziałam Ignasiowi, że nie mam nic przeciwko takim graniom w środku tygodnia, jeżeli te oceny będą w porządku i będzie wszystko systematycznie nadrabiał, będzie zawsze przygotowany na lekcje, to ja nie mam nic przeciwko. Jak się oceny zaczną sypać, wtedy zostanie to ukrócone, po prostu. No a na razie bardzo dobrze sobie radzi, no i nie chciałabym, żeby z historii miał złą ocenę, zresztą on sam tego nie chce, więc musi tak po prostu mieć pojęcie o tych tematach. Więc na bank się będzie dzisiaj uczył i będzie wrócić, przyjdzie tutaj do mnie z pytaniem, mamo, przepytasz mnie? Więc stąd ja po prostu znam te wszystkie tematy, bo on tu mi podrzuca książkę i mówi, mamo, zapytaj mnie o coś. I ja tak trochę poczytam i coś, o coś go tam pytam, nie? Tak to u nas wygląda, tak wygląda nauka. Dobra. No Lucja pojechała do zerówki, ale już miała dzisiaj takie, powiem Wam, takie troszeczkę załamanie typu, może nie załamanie, że aż płakała, czy jakiś tam, wiecie, miała bunt, nie. Tak na spokojnie, ale mamo, muszę dzisiaj iść, a długo jeszcze, a kiedy wolno, więc tłumaczę jej, że tylko 2 dni zostały. Ignaś ma troszkę lżej, bo wiecie, dzisiaj lekcji nie ma tak naprawdę tylko jutro, więc dzisiaj ma taką przerwę. Natomiast Lucja ma normalnie te zajęcia i dzisiaj, i jutro. Tak patrzę teraz przez okno, rozmawiając z Wami, i kropi. No właśnie zaczęło padać. Ciepło jest na dworze, bo jest 14,5 stopnia. Jak na godzinę 8 to jest całkiem w porządku. Natomiast kropi, no to nie fajnie. Dobrze, Ignacy sobie kurtkę przeciwdeszczową do plecaka wrzucił. No, bo słabo, jeżeli chodzi o pieszą wycieczkę. No, ale dobra, będą dzisiaj, słuchajcie, worki dostali, rękawiczki, będą po drodze sprzątać świat, więc przy okazji będzie coś pożytecznego, nie tylko, wiecie, nie tylko wycieczka wycieczką, ale przy okazji posprzątają. A swoją drogą muszę pochwalić mega moich rodziców, którzy sami zorganizowali, słuchajcie, w zeszłą sobotę sprzątanie wsi, sami.
Mój tata tam zaciągnął wszystkich tych panów, którzy tak lubią pod sklepami stać i mówi, słuchajcie, ja wam tutaj postawię. Alkohol po skończonej robocie, kiełbaski, grilla, rozpalę, ale zabieramy się do roboty, chodźcie chłopy sprzątać. I to było takie konkretne sprzątanie, to nie chodziło o to, że chodzenie z woreczkiem i zbieranie buteleczek, no bo to już przy okazji. Natomiast naprawdę sporo osób się zaangażowało, nawet sołtys wyleciał od razu do pomocy i wzięli, wiecie co, kosiarami po prostu i takimi maszynami sprzątali pobocza, że tak jakby wyrywali aż tą ziemię, gdzie droga obrosła. Liście sprzątane były, wyrywane na te chwasty schodników, więc mega, mega, mega się spisali. Drużyna się spisała, a potem mama mówi, ile tych chłopów na podwórku było, bo to wiecie, sami dorośli, to nie dzieciaki, ja to mówię, ja to codziennie mam sprzątanie świata z dziećmi, bo my gdzie nie pójdziemy, to zbieramy śmieci tak naprawdę. No i co jeszcze wam chciałam powiedzieć? Nic ciekawego. No, więc dobra, zobaczymy się później. Ja dzisiaj bardzo prosto obiad, ale obiedzie później, bo ja muszę wyskakiwać. Lecę, odezwę się, jak wrócę. Dobra, nie odzywałam się. No, może o oka wyłączę. U mnie smażonko teraz jest. Słuchajcie, robię na prośbę dzieciaków, bo ja nawet patrzeć na to nie mogę. W sensie spaghetti. Patrzeć nie mogę, bo mam ostatnie wrażenie, że jakoś często jest u nas spaghetti. Ale że rano Ignacy mówi, mamo, zrobić się spaghetti, a Lucja, tak. No więc podsmażam mięso mielone z fileta piersi indyka, teraz na patelni. No i zaraz co? Mega prosty obiad, więc naprawdę długo mi nie zajmie. Puszka pomidorów mam krojonych, więc ją tutaj dodam. Trochę pasaty pomidorowej, takiej z bazylią, przecisnę ząbek czosnku. Wiem, że można z cebulką i tak dalej, ale moje dzieci tak nie lubią, ma być mega prosto, więc indyk i pomidory po prostu. Podoprawiam. Oregano, bazylia, sól, tyle, do smaku wszystkim, co mi tam podejdzie pod rękę, doprawię. Potem przed samym przyjściem dzieci makaron gotuję, przyjściem Ignacia, bo jego wcześniej po prostu pójdę, odbiorę. A tak, no co, już i obiad gotowy, więc z jednej strony fajnie, że to wymyśliły. No, tym bardziej, że ja znowu na popołudnie do pracy idę, jakoś tak ostatnio nam się składa, że popołudniówki ciągnę teraz pod rząd. No, ale tak mi też wygodniej, bo więcej rzeczy mogę ogarnąć rano, dla męża też tak wygodniej, więc wszystko gra. No, więc dzisiaj tatusiowi przyjdzie, spadnie przepytywanie Ignacego z historii. Dobra, ogarnę ten obiadek, mi się tutaj mięsko jeszcze podsmażę, zaraz będzie dusiło. Idę po te pomidorki do spiżarki i po pasatę i usiądę z kawą, bo już marzę o tym i się do was odezwę. Okej, okay, powiem wam, że pogoda się mega skiepściła. Jest po godzinie 12. Zaraz tak naprawdę dzieci będą wyruszać z powrotem pod szkołę. Ja muszę wyjść z domu. A leje cały czas. Przed chwilką byłam z pieskami, pada. Lucja o 13.30 wróci, to muszę z parasolkami iść na przystanek, a potem ja lecę do sklepu. Powiem ci wam, że jak jest taka pogoda, to właśnie o tak się czuję, bo wszystko porobiłam. Ten obiad dzisiaj taki mega szybki. I tak se poleguję, po prostu się położyłam, mówię, a tutaj się do was odezwę, potem może sobie coś włączę, jeszcze przez chwilę pooglądam, bo wyjdę za jakieś 15 minut. Swoją drogą wiem, że wśród youtuberek, w ogóle wśród kobiet, może nie tylko youtuberek, po prostu je obserwowałam dawno i tak pamiętam, zapamiętałam to mega, że bardzo wiele było takimi typowymi jesieniarami, dobrze mówię? Takie wiecie, jesieniary, herbatka, kocyk, jakieś nie wiem, dniowe cuda, ozdabianie domu tak na jesień, Halloween w ogóle, jakieś tam wieczory filmowe, książka i leżenie, takie sweterki ciepłe, to ja jestem bardzo nie jesieniara, znaczy bardzo cenię sobie takie jesienno-zimowe bardziej zimowe właśnie wieczory pod kocykiem, gdzie możemy coś sobie z mężem obejrzeć. To też robimy latem, tylko wtedy bez kocyka. Natomiast w ogóle na przykład ja nie przypadam za piciem herbaty, nie kręci mnie w ogóle Halloween, ani nic z tym, co jest związane, ani Halloween, ani Święto Zmarłych, chociaż nie wiem, czy kogokolwiek kręci Święto Zmarłych, ale wiecie, ten klimat dla mnie jest w ogóle, nie lubię deszczu, tylko wtedy, kiedy jest latem i podlewa mój ogródek, który jest po prostu wysuszony. Nie przepadam za deszczem, nie przepadam za tym, że te szybciej się robi ciemno, że tak jest szaro-buro, że rano się wychodzi i jest tak szaro-buro, że tak brakuje tego słońca do życia. Nie, w ogóle mnie nie ekscytuje te spadające liście ani nic. Nic mnie nie kręci pod względem jesieni, naprawdę. To jest taka pora roku, którą ja muszę po prostu przeczekać
I już jest sporo, już zimą nawet jest sporo, a szczególnie jak spadnie śnieg i robi się tak biało i znowu jasno na dworze przez ten śnieg, to takie nabieram takie. No i wiadomo, że zima mi się mega kojarzy po prostu ze świętami. A już ten okres świąt to jest dla mnie zdobienie domu. Ja w okresie jesiennym nic. Jeszcze zdarzało mi się czasami jakąś dynię kupić na schody przed dom, położyć, a teraz kompletnie. Jeszcze wrzosy sadziłam, nie wiem, może tak chciałam iść za tłumem, a teraz czekam po prostu, żeby przyszła zima i móc ten dom jakoś przystroić tak zimowo, wieniec taki świąteczny nałożyć na drzwi, jakoś ten okres jesienny muszę po prostu przeczekać. Dla mnie wiosna, jak wszystko się budzi do życia, lato, takie piękne, zima, kiedy jest śnieżna oczywiście, a jesień to jest najgorsza dla mnie pora roku ze wszystkich czterech, więc tak. Takie mam zdania. Wiem, że dużo z Was lubi jesień, po prostu wiem. Dobra, a kolejna kwestia jest taka, że nie wiem, czy Wy tak macie, ale ja na przykład tak mam właśnie, że jak się zaczyna jesień, to ja już myślę o świętach. Ja już myślę o tym okresie przed vlogmasowym, ja już myślę o tym, że ten vlogmas będzie, myślę o tym, co włożę w tym roku w kalendarze adwentowe dzieci i powiem Wam więcej, że nie tylko myślę, tylko 10 okienek kalendarza adwentowego dla mojego syna już kupiłam. Wczoraj zrobiłam takie zamówienie, za dużo tu nie chcę mówić, ale zrobiłam. Nadal jest fanem Lego Star Wars, więc idziemy w tym kierunku. A stwierdziłam, że później, bo jednak te moje kalendarze, powiem Wam, mimo że robione, jeżeli sama je robię, to wcale tanie nie są. Dla Łucji pół biedy, ale dla Ignasia nie. No i raz w życiu się pokusiłam o robienie kalendarza z AliExpress, czyli podróby tych wszystkich Lego Star Wars i to jest nic nie warte. Wszystkie te ludziki, bo się połamały, nie wytrzymują ciśnienia, po prostu jak się je wbije w płytkę Lego, nogi pękają, więc do dupy są takie ludziki, tym bardziej dla fana tego typu klocków. I muszę im mieć oryginalne, więc upolowałam trochę na Vinted, coś tam upolowałam na Allegro i tak nakupiłam. Ignacy raczej się nastawia na to, że nie w każdym okienku będzie coś wow, bo będzie po prostu słodycz czy jakaś tam bomba do kąpieli, jak zawsze, jak co roku. U mnie będzie trochę słodyczy, trochę takich głupotek typu na przykład jakaś gazetka, bomba do kąpieli. Właśnie w tym stylu, no ale będą też właśnie zabawki, coś co bardzo lubią i myślę, że w większości to będą jednak zabawki w tych kalendarzach. Chcę, żeby miały taką mega frajdę z otwierania tego kalendarza adwentowego. Dla męża w tym roku na pewno będę też robiła kalendarz adwentowy, ale powiem Wam, że chociaż nie wiem, czy dla męża będę robiła w tym roku. To jeszcze przemyślę, ale dla dzieciaków na 100% i dla mnie to jest w ogóle frajda pisanie tych wierszy, frajda robienia tego kalendarza, a później jak one szukają tego wszystkiego. I z Lucją jest o tyle fajnie, że ja po prostu mogę w listopadzie kupić dla niej wszystko. Pamiętacie, że w tamtym roku jednym hurtem LOL Surprise pozamawiałam używane, co prawda, ale z Vinted. Lucja nawet nie miała pojęcia, czy one są używane, czy nie. Ważne, że były w bardzo dobrym stanie i teraz dalej jest fanką i LOL Surprise i przeróżnych piesków i Barbie. Ją interesuje wszystko. Dlatego ja mam z nią fajnie, bo ja do jednego włożę bryloczek, piesek, do innego okienka jakąś super zabawkę, do trzeciego jakąś bombę do kąpieli, czy jakieś pianotwory, czy coś w tym stylu. I ona się ze wszystkiego cieszy. Już wiadomo, że Ignaś jest starszy, to już jest troszeczkę gorzej pod tym względem. Ale jeden plus, że Ignacy, plus nie plus, ale dla nas rodziców plus, że Ignacy już nie wierzy w świętego Mikołaja, dlatego już nie wymyśla prezentów, wiecie, za nie wiadomo jakie pieniądze, że to i to i to i to, bo wszystko przynosi święty Mikołaj oczywiście, więc nie trzeba liczyć gotówki. Teraz jest tego świadomy, że to jednak z naszej kieszeni wychodzi, więc już nie życzę sobie nie wiadomo czego, a zawsze staraliśmy się sprostać wszystkim oczekiwaniom napisanym w liście. Natomiast Lucja wierzy i niech wierzy jak najdłużej. Ale ona ma, wiecie, i marzenia się zmieniają co chwilę. Mamo, chcę samolot Barbie. Nie, 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 ja chcę jednak koci domek Gabi. Nie, jednak nie lubię koci domek Gabi. Chciałabym na LL Surprise taki domek. I tak ciągle się zmienia. Ale póki vlogmas i póki kalendarze adwentowe, to wiecie co, w ogóle jaki ja bym chciała kalendarz adwentowy, też nie mam pojęcia. Ale póki to wszystko, to urodziny mojej córki zbliżają się wielkimi krokami, bo już 18 października. Mimo, że uważam październik i listopad za najgorsze miesiące po prostu na świecie, w trakcie roku, może nie na świecie, to urodziła się wtedy moja córka i ma datę piękną, bo 18.10.18, więc taka ładna data. No, ale miesiąc jest beznadziejny, wszystkie dmuchańce są pozamykane, wszystkie parki rozrywki tu u nas w pobliżu, ja nie mieszkam w wielkim mieście. Więc jak zawsze urodzinki będzie miała organizowane w domu, już tam koleżanki pozaprasza to na 100%, osobno dla urodziny, osobno dla dzieciaków będę robiła urodziny. No i teraz mamy zagwózdkę, co jej kupić, ale wpadliśmy na pomysł, zaproponowałam to Łucji, ona jest zachwycona, że statusiem zabierzemy ją do smyka i będzie mogła sobie wybrać, co tylko chce. No i ona jest od razu, najlepszy prezent, że sama będzie sobie decydowała, chodziła w sklepie i to będzie dla nas najprostsze po prostu. Dobra.
Wiecie co? Idę właśnie po Łucję, ale mi się cera znowu zepsuła. Ale nie o tym. Idę po Łucję i słuchajcie, doszłam do wniosku, że ja chyba zostanę tą dresiarą. Naprawdę, ja się tak dobrze czuję, w ogóle nie trzeba się spinać, wiecie. Ja lubię sukienki, spódnice i tak dalej, ale dzisiaj jestem w takim wielkim dresie, wielkim, naprawdę. I jest mi tak mega wygodnie, brzucha nie trzeba wciągać, się tam, wiecie, prostować, jakoś jestem taka, tak na luzaku, super uczucie. Nie dziwię się tym, co chodzą ciągle w dresach, ja właśnie chyba teraz na jesień zmienię swój style i będę częściej w dresach chodzić, bo już zapomniałam, jakie to jest komfortowe i wygodne. Kochani, tak naprawdę to ja już się przyszłam tutaj pożegnać, bo ja później wieczorem zapominam, po pracy już nie mam do tego głowy i jestem taka, wiecie, zakręcona i wiem, że muszę skończyć, czuję taką presję, więc w tym momencie się żegnam. Ja biorę Łucję, uciekam do pracy, a potem już po prostu wieczór jak wieczór, więc do zobaczenia, trzymajcie się ciepło, pa!